Powiedziawszy szczerze, nie mam danych na temat tego, czy ten film udało się już gdzieś puścić poza telewizją holenderską. Wiem, że jeszcze przed emisją, przed premierą interesowały się nim 4 stacje telewizyjne, 3 europejskie i 1 kanadyjska. Jaki jest tego efekt w tej chwili, nie wiem, ale zakładam, że może być kłopot. To znaczy, mam wrażenie, jakby patrząc na to, w jaki sposób odbierali to Holendrzy, przekaz płynący z tego filmu, mam wrażenie, że wiele telewizji w Europie też może mieć z tym problem. To znaczy, bardzo często spotykałem się z opiniami, że ten film jest bardzo prawdziwy. Jest do tego stopnia prawdziwy, że po prostu może być niebezpieczny z jakichś tam powodów, co może oznaczać, że mimo tego, że jest oto film rzeczywiście doceniany, to jednak jakby kwestia emisji, kwestia podjęcia tej odpowiedzialności wydaje się póki co poza możliwościami wielu telewizji. Wydaje mi się, że to może mieć również związek z tym, w jaki sposób, jak wygląda tak naprawdę oficjalna polska pozycja właśnie w kwestii katastrofy smoleńskiej na arenie międzynarodowej. To znaczy, my dzisiaj o nic się nie upominamy. My właściwie tej kwestii nie poruszamy na arenie międzynarodowej. Mówię tu oczywiście o czynnikach rządowych, o tym, co mogłoby być, czy powinno być w jakiś sposób wpisany w działalność polskiego rządu. Polski rząd w sposób oficjalny, publiczny nie stawia kwestii smoleńskiej i nie chcę tego oceniać w tej chwili, czy to dobrze, czy to źle. To o tym możemy jeszcze rzeczywiście porozmawiać. Natomiast jako fakt chciałem to podać, co może powodować również pewnego rodzaju kalkulacje ze strony tych, którzy o emisji mojego filmu mogliby decydować. Wydaje się, patrząc na to z punktu widzenia pewnej praktyki, którą mam, mam wrażenie, że jeżeli zmieniłby się ton Polski jako państwo i pewnego rodzaju retoryka w kwestii katastrofy smoleńskiej, mogłoby to ośmielić telewizję na Zachodzie do tego, aby postępować z tym filmem dużo odważniej. Więc jedynym takim tak naprawdę źródłem, z którego mój film osiąga oglądalność na Zachodzie, to jest internet rzeczywiście. Bo coś stało się rzeczywiście z nim, coś nieprawdopodobnego. Oprócz tego, że w jakiś wirusowy sposób, bez wsparcia instytucjonalnego, partyjnego, finansowego i tak dalej, reklamowego, promocyjnego, ten film jak wirus ogarnął bardzo szerokie kręgi widzów i stała się rzecz niesłychana, bo to nie ma precedensu. Do tej pory nie miało w historii polskiego internetu. Film został natychmiast przetłumaczony na 5 bodajże wersji językowych. Od angielskiej poczynając, na rosyjskiej kończąc i funkcjonuje w internecie właśnie w tych językach. Tam jest francuski, włoski, niemiecki, rosyjski, angielski, także jest tego dość dużo i kiedy zbiera się, że tak powiem, informacje na temat oglądalności, no to już są dziesiątki tysięcy ludzi rzeczywiście, które mój film tam na Zachodzie oglądałeś. Czyli tak jak mówię, to jest film, który rozwija się bez wsparcia żadnego, więc po prostu jest przekazywany tak jak dawniej z rąk do rąk różnego rodzaju czy materiały ulotne, czy takie, których treść jest ciężka do znalezienia w oficjalnych środkach masowego przekazu. Właśnie tak się rozwija w internecie. Muszę panu powiedzieć, że jestem dumny ze swojej współpracy z Gazetą Polską, gdyż Gazeta Polska mój film wydała już 2 razy. Tak. Ja, tak jak powiedziałem wcześniej, nie jestem technicznie przygotowany i merytorycznie przygotowany do dyskusji na temat właśnie tego typu, ponieważ po prostu nie mam o nich zielonego pojęcia. Jedno, co mogę powiedzieć, to właśnie to są 2 aspekty, które są dla mnie istotne od samego początku, być może jeden z nich, a drugi, który pojawił się niedawno. Pierwszy dotyczy sposobu, w jaki ten samolot się rozpadł. Znaczy, oglądałem bodajże 2 albo 3 przypadki
również w internecie. Jeden zdarzył się też, żeby było zabawniej, w Rosji, na lotnisku Domodjedowo, na miesiąc przed katastrofą smoleńską. Drugi zdarzył się trochę wcześniej. I tam rozbiły się samoloty rosyjskie o bardzo zbliżonych parametrach do Tu-154. Pogoda była bardzo podobna, mgliście, deszczowo wręcz, bardzo niski pułap chmur, mgła, las w dodatku. Tu lasu nie mieliśmy, ale dodatkowo las. I samoloty, podchodząc do lądowania, rozbijały się mniej więcej 300 do 400 metrów przed pasem startowym. I proszę sobie wyobrazić, że te samoloty, schodząc na ziemię i rozbijając się, z reguły łamały się, kadłub łamał się na 2-3 części. Nasz rozleciał się kompletnie, prawda? To jest coś, co mnie zastanawia. Nie potrafię tego wyjaśnić, bo od tego są rzeczywiście fachowcy, ale to jest coś, co budzi moje wątpliwości bardzo poważne, jeżeli chodzi o to, co mogło się z tym samolotem stać. Nasz samolot lądował praktycznie w krzakach, na bardzo grząskim podłożu. Nie miał możliwości prawdopodobnie, żeby rozpaść się aż w taki sposób, jaki się rozpadł, jednak się rozpadł. To jest ten jeden element, który rzeczywiście jest ważny. I to, o czym Pan tutaj mówi, być może jest jedną z hipotez, którą należałoby postawić, być może ktoś ją stawia w tym śledztwie. Ja nie mogę tego powiedzieć, bo te materiały są rzeczywiście materiałami tajnymi. Ale sposób, w jaki nasz samolot się rozleciał na kawałki, może budzić i budzi również, bo wielokrotnie pewnie Państwo też się stykaliście z różnego rodzaju materiałami, informacjami na ten temat, budzi wątpliwości. Nikt póki co nie był w stanie w sposób przekonujący podać teorii, która by mogła wskazywać, że samolot lecący, opadający na ziemię w taki sposób, w jaki opadał, nawet przy tej prędkości zniżania, żeby on się w ten sposób porozbijał. To jest jedno. Druga rzecz pojawiła się niedawno. Ja miałem okazję jakiś czas temu spotkać się z ministrem Macierewiczem i rozmawialiśmy tam na temat raportu MAK. W raporcie MAK gdzieś mniej więcej w okolicach 100 którejś tam strony jest przytoczony fragment raportu amerykańskiego, tak się musiało stać, z badania twardych dysków systemu TAS. Amerykanie byli producentami systemu TAS, czyli to jest ten system bezpiecznego lądowania, ostrzegania przed ziemią itd., itd., ale również komputera, który zarządzał wszystkimi innymi elementami tego samolotu, łącznie z jego elektryką, elektroniką, działaniem czarnych skrzynek itd. Właściwie miał w sobie wszystko, łączył w sobie wszystko. Konwencja chicagowska zakłada, że ten element, który jest w tym samolocie, który się rozbija, w produkcji innego kraju niż kraju, w którym się rozbija, istnieje obowiązek przedstawienia szczątków danego urządzenia w kraju produkcji do analizy szczegółowej u producentów. Więc Amerykanie w miejscowości w mieście Redmond, gdzie produkuje się systemy TAFS, dokonali analizy zapisów twardych dysków i potwierdzili rzeczywiście rosyjską wersję, która znalazła się też w raporcie, że samolot rozbił się 8.41.05, bodajże 04. Tyle tylko, że nakładając to na siatkę czasowo-przestrzenną, Amerykanom wyszło, że to nastąpiło na wysokości 15 metrów nad ziemią. Około 60 metrów przed pierwszym śladem na ziemi, jakimkolwiek śladem dotknięcia którejkolwiek z części tego samolotu ziemi. No i ten raport bez żadnych innych wniosków i konkluzji został przesłany do Rosji w celu umieszczenia tego raportu, czy tam części tego raportu w raporcie MAK. Raport MAK przytacza te informacje, ale jak przypominamy sobie z konferencji prasowej choćby pani Janodiny i całego zespołu fachowców tego komitetu, informacja o tym nie wydostała się nigdzie do opinii publicznej, prawda? Dostaliśmy informację, że generał Błasik miał alkohol we krwi, dostaliśmy informację, że procedury były polskie złe, że zła pogoda. No generalnie wiemy, co pamiętamy, co dostaliśmy. No to był jeden z najcięższych takich momentów chyba po samej katastrofie, kiedy okazało się, że polityka miłości zastosowana wobec Rosjan
chyba nam nie za bardzo wychodzi, a oni wylewają na nas kolejny kubeł zimnej wody, pokazując tak naprawdę, że to oni mają inicjatywę i to oni ogłaszają to, co chcą ogłosić. Ten element został umieszczony w raporcie MAK. I on tam częściowo jest. Problem polega na tym, że wiem, że komisja ministra Macierewicza próbuje dotrzeć do pełnego raportu amerykańskiego. Jest to utrudnione póki co, ponieważ ani komisja ministra Macierewicza, ani polski rząd nie są, że tak powiem, partnerem dla, w tym śledztwie czy w tych wnioskach komisyjnych dla amerykańskiej instytucji produkującej systemy TAFS. Jest to tylko Rosja, więc Rosjanie póki co nie chcą nam ujawnić tego materiału, a czy my go mamy, czy na przykład dostaliśmy go jako materiały tajne, trudno mi powiedzieć. Niemniej jednak to jest rzeczywiście bardzo wstrząsająca informacja. Nikt póki co do niej się jeszcze też nie odniósł. Nie ma żadnego komentarza co do tego faktu, choć jest to rzeczywiście element rosyjskiego raportu, więc można by powiedzieć, że jest to fakt dostępny publicznie. Także to są te dwa elementy, które dla mnie w tej chwili stanowią takie najbardziej elementarne nieścisłości związane z katastrofą smoleńską.